Znany Państwu doskonale pianista Włodek Pawlik został laureatem Grand Prix Komeda za całokształt twórczości filmowej. O tym już informowaliśmy na antenie Polskiego Radia Kielce. Nagrodę otrzymał podczas finału festiwalu filmowego w Ostrowie Wielkopolskim. Jak powiedział w rozmowie ze mną, ta nagroda jest bardzo ważna, bo zwrócono uwagę na zupełnie inną sferę jego twórczości. Nie ukrywam, że ta moja działalność, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki do filmów, gdzieś tak siłą rzeczy schodzi na plan dalszy, ale właśnie w związku z tym, że komponowałem chociażby muzykę do Rewersu, czy do filmów Doroty Kędzierzawskiej. Ma to odzwierciedlenie właśnie w przyznaniu mi tej nagrody. Pragnę przypomnieć, że moje soundtracki znajdują się chociażby w filmie Within the Whirlwind z Emily Watson, anglojęzyczny film, a także film pod tytułem Night Watching Petera Greenawaya. Ostatni film, do którego napisałem muzykę, to jest też nagrodzony na wielu festiwalach i konkursach. Film w reżyserii Małgorzaty Imielskiej, tytuł Wszystko dla mojej matki. Pianista przyznał, że jest bardzo wzruszony, bo doceniono pracę nad pisaniem pod potrzeby filmu, bo dźwięk stanowi nierozłączną część z obrazem. Często oddaje większe emocje niż sam obraz. A już niebawem zaczyna pracę nad nowym filmowym projektem. Tak, będzie i to już niebawem, ale nie zapeszajmy, wszystko jest na dobrej drodze. Właśnie się zabieram latem do tego, aby podjąć bardzo, wydaje mi się, ważnego dla mnie, ale tematu, który związany jest z wybitną postacią, również wielkim artystą. Jest to fabuła, ale na tym się skończy. A nagroda Grand Prix Komeda za całokształt twórczości przyznawana jest na Festiwalu Filmowym w Ostrowie Wielkopolskim od 2018 roku.